Do naszej redakcji od marca trafiają liczne zapytania dotyczące kwestii związanych z wieloma różnego rodzaju wątpliwościami dotyczącymi postępowania podczas trwającej pandemii. Staramy się je wyjaśniać na bieżąco. W ostatnim czasie wielu mieszkańców miasta i okolic przebyło zakażenie koronawirusem. Dzięki stosowaniu się do zaleceń specjalistów, ich zachorowania nie zaowocowały zakażeniami pozostałych domowników. Ci jednak ulegają zakażeniom poza domami. Nasi widzowie pytają, czy w sytuacji, gdy domownik osoby zakażonej, który już wcześniej przebył COVID, również podlega kwarantannie. Z tym pytaniem zwróciliśmy się do suwalskiego sanepidu. Jak nam wyjaśniła Elżbieta Bednarko, powiatowa inspektor sanitarna, w takiej sytuacji ozdrowieńcy nie podlegają obowiązkowi kwarantanny. Mogą normalnie funkcjonować, pracować. Oczywiście są zobowiązani do stosowania zasad bezpieczeństwa. Powinni nosić maseczki, dbać o higienę rąk i w domu, gdzie izolowany jest zainfekowany członek rodziny, nie przyjmować gości. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by ozdrowieńcy mogli na przykład pracować. Jednocześnie powiatowa inspektor sanitarna zachęca, by w razie pytań lub wątpliwości kierować je do suwalskiego sanepidu lub korzystać z infolinii. W obu miejscach można dostać rzetelną informację.